Czasami zdarzają się w życiu takie sytuacje, z których człowiek wychodzi bez żadnego szwanku. To jest tak, jak na przykład w wypadku samochodowym. Samochód nadaje się do kasacji, a człowiek wychodzi całkowicie zdrowy, bez żadnego szwanku. I w takiej rozmowie z lekarzem czasami możemy się dowiedzieć, że to musiał być cud, że przeżyliśmy. I o to chodzi. Dlaczego ten człowiek przeżył? Nie ze względu na jego bezgrzeszność, ale ze względu na ogromną miłość Pana Boga względem nas. Bo Pan Bóg daje nam czas, czas na zmianę, na lepsze życie, po to byśmy w sobie jeszcze coś zmienili. Daje nam takie ostrzeżenia. Tak samo jak piłkarz na murawie dostaje żółtą kartkę. To jest dla niego ostrzeżenie. Tak samo my. W różnych sytuacjach naszego życia dostajemy takie właśnie żółte kartki, ostrzeżenie od Pana Boga. Dzisiejszy ewangeliczny figowiec, który zostaje przedstawiony, jest symbolem człowieka, ponieważ figowiec, tak jak i człowiek, z natury powinien wydawać dobre owoce. Każdy z nas, Powinien dawać z siebie jak najwięcej pięknych i dobrych owoców. Ta groźba wycięcia tego figowca to nie oznacza, że Pan Bóg traci do nas cierpliwość, ale oznacza to, że Pan Bóg przypomina nam, że czas, ta pielgrzymka na naszej ziemi, może się niedługo skończyć i zabraknie nam czasu na wydawanie tych pięknych owoców. Dlatego musimy się zastanowić. Co jeszcze we mnie jest do zmiany, co jeszcze powinienem zrobić, żeby być lepszym, dla siebie, dla drugiego człowieka, dla Pana Boga. Dlatego w liście do Galatów pięknie jest napisane, póki mamy czas, czynimy dobrze. Bo co siejemy, to też będziemy zbierać. I o to chodzi, że jeżeli zasiejemy jak najwięcej, tych ziarenek dobra, to potem tego dobra będziemy więcej zbierać. Jeżeli będziemy siali te ziarenka zła, to sami wiemy, co będziemy później zbierać.